Siema, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, a dzisiaj podsumujemy sobie Easy Day, największe święto buciarskie w tym roku i oczywiście pogadamy sobie o tym, co się udało, co może niekoniecznie, jakie pary się pojawiły, a jakie nie i jesteśmy na to źli. I oczywiście także zrecenzuję Wam Easy 350 Core Red Black, które pojawiły się na apce i udało mi się je wydropić oraz 700 fałturki Azael. Patrząc po komentarzach ludzi, można uznać, że ten Easy Day był bardzo kiepski, że nie pojawiło się nic fajnego, nie było fajnych par do kupienia i nie za bardzo było na co czekać na aplikacji. Ale według mnie to akurat jest po prostu prawda. No naprawdę, ponieważ jak popatrzymy na buty, które pojawiały się w ten dzień, było ich masę. Naprawdę, jak porównacie sobie to z różnymi innymi aplikacjami, gdzie są jakieś eventy organizowane, na przykład Air Max Day albo Sneakers Day z tamtego roku, z 2 lata temu, to nie ma po prostu tutaj żadnego podjazdu do Easy Day z tego roku. W tamtym roku wydaje mi się, że narobili nam aż takiego smaka, że wydawało nam się, że w tym roku także dostaniemy bardzo dużo par, na przykład reflektywów, które są bardzo, bardzo limitowane i wychodziło ich kilka lat temu bardzo mało, było na przykład 24 pary na kraje albo coś takiego. A w tym roku nie pojawiły się takie pary i wydaje mi się, że te osoby, które tak piszą, to zazwyczaj są osoby, które po prostu chciały kupić te buty, żeby je odsprzedać i nic więcej. No bo jak popatrzymy na buty, które wychodziły podczas tego Easy Dayu, były to zazwyczaj pary, które były bardzo fajne do chodzenia na co dzień po prostu. Wychodziło bardzo dużo par, które masę ludzi chodzi w nich po prostu na co dzień, po dropach zeszłych lat po prostu. I w momencie, kiedy wychodziły, zazwyczaj sobie zostawiali je personal. Jest bardzo dużo takich parek, w szczególności w tych odcieniach, oczywiście Earthtones, takie jak na przykład 350 Sesam, albo właśnie te Core Black Redy, albo 700, których tutaj kolorów też było bardzo dużo. 500, których też bardzo było dużo, ale o tym sobie pogadamy w sekcji co wyszło. I wydaje mi się, że te osoby, które marudzą na ten dzień, zazwyczaj były to osoby, które właśnie kupiły jakieś pary, ale one nie są zbyt drogie, ponieważ no jednak czasy, kiedy Easy odsprzedawało się za 1000 zł więcej, za 500 zł więcej, już trochę mijają. Wiadomo, że zdarzają się takie pary i takie kwiatki jak Easy Slide, które 2 lata temu wyszły i był wielki hype na nie, tak samo Foam Runnery, ale teraz na razie nie ma żadnych takich par i wydaje mi się, że właśnie przez to są takie negatywne czasami opinie na temat tego dnia. A jeszcze przed odcinkiem proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka, dzwoneczka, żebyście nie minęli żadnych odcinków na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i odwiedźcie także mojego Instagrama, gdzie jeszcze więcej zdjęć z podróży. Teraz będą także konkursy, mam nadzieję, że pojawi się on już niedługo. Dodatkowo także informacje na temat streetwearu i także możecie odwiedzić mojego TikToka. A jak mamy to już za sobą, no to przejdźmy do podsumowania. A więc tak, jeżeli chodzi o pary, które się pojawiły i się nie pojawiły, ponieważ pojawiło się masę par, tak jak mówię, które były bardzo fajne do chodzenia na co dzień. Ja sam mogłem kupić sobie 500, mogłem kupić 350 Sesam, ale po prostu odpuściłem ze względu na gotówkę. 350, także Sesamki mam u siebie i chodzę w nich, mogliście widzieć je na Mazurach, jak teraz wrzucałem zdjęcia i relacje. Są to bardzo fajne buty, mam już je 4 lata, ale są w bardzo dobrym stanie i nie chciałem ich wymieniać. Dodatkowo wychodziło bardzo dużo 700 foam runnerów, no było po prostu masę butów. Już dawno nie widziałem takiej dużej ilości butów na jakimś takim, wiecie, dniu powiedzmy poświęconym aplikacji. Jak sobie to porównamy do Sneakers Dayów albo Air Max Dayów, no to błagam Was, to nawet nie ma totalnie żadnego podjazdu, jeżeli chodzi o ilość par, które można było kupić. I wydaje mi się, że to był super dzień właśnie dla osób, które chciały coś kupić personal. No bo od samego początku zaczęliśmy oczywiście dropem Easy 350 Core Black Red, których było multum. Niestety jakość ich, o której zaraz pogadamy, jest trochę kiepska. Dodatkowo mieliśmy dropy Easy Slide'ów, mieliśmy 700 fałturki Azael, były foam runnery na aplikacji. Tak naprawdę prawie wszystkie modele Easy, to takie z popularniejszych, po prostu pojawiły się w ten dzień i można było je kupić. Jedyną parą, która się nie pojawiła, a była jakoś zapowiedziana i może to nie jest dobrze powiedziane, że się nie pojawiła, ponieważ niektóre osoby znalazły sposób, żeby je kupić. To były Turtle Dove, które ja najbardziej na nie czekałem i bardzo je chciałem. Niestety kilka osób w Polsce udało im się jakiś zrobić myk, żeby je zdobyć po prostu. Ale jeden ziomek zamówił prawie cały stok z Unii Europejskiej. Z tego co wiem, anulowali mu to, ale nie wiem co zrobią w sumie dalej z tymi turtledowami. Czy je dadzą po prostu na jakiś inny dzień i zrobią osobny drop, żeby jakoś zrekompensować to, co się stało.
ale no tutaj akurat mega słabo, że takie coś się stało i mam nadzieję, że nie będzie się to powtarzało, chociaż patrząc na to, co robi Adidas, to bardzo często zdarzają się jakieś same błędy, gdzie ja sam z nich skorzystałem, kupując na przykład Adidasy z Seanem Witherspoonem miesiąc przed premierą. Jeżeli chodzi o to, co się udało i co się nie udało, na pewno udało się zrobić bardzo duży event z dużą ilością par dla osób, które chciały coś personal, to na 100%, ponieważ i sami wy piszecie do mnie po prostu w komentarzach, piszecie do mnie z wiadomościami prywatnymi, ile wam się udało par kupić, jeżeli jesteście mega zadowoleni, ponieważ chcieliście coś dla siebie i w końcu się coś udało, a nie tak jak na niektórych dropach czasami od Adidasa. Co się nie udało, to na pewno walka z serwerami. Bardzo często wysiadały i wydaje mi się, że ze względu na to, że po prostu zbyt duża ilość osób brała w tym udział i Adidas trochę tego nie przewidział. I przez to bardzo często aplikacja się wieszała i ja sam miałem taką chwilę, że też nie umiałem wejść na dany produkt, bo po prostu serwer padł i nie dało się go nawet wylosować. To było w przypadku chyba slajdów. I oczywiście nie udało się z Early Accessami czasami tego zsynchronizować, ponieważ dużo z was narzekało na to, że dostawaliście Early Access, ale w sumie nie mieliście możliwości kupna tych butów tak czy siak, bo ich już nie było. Wydaje mi się, że to przez to, że dosyć duża grupa ludzi dostawała Early Access w tym samym momencie, i ci, co byli szybsi, po prostu zdołali je wykupić i po prostu wychodzący trochę później, no już niestety nie mieliście możliwości takiej. Tak się zdarza dosyć często podczas różnych restocków i reaccessów na aplikacji Confirmed. No i tutaj mogło być dokładnie tak samo. Teraz przechodząc do pary 350 Core Red Black. Jest to para, która wychodziła tylko i wyłącznie raz, już bardzo dawno temu. Teraz w końcu dostaliśmy ich restock i szczerze mówiąc nigdy nie byłem fanem tego wydania, ponieważ 350-ki V2 tych starych wydań, one mają dosyć dziwny kształt. Jak sobie je porównacie do wydań późniejszych, nawet do Sezamów, do Zebrów i tak dalej, to one mają inny ten kształt. One wyglądają trochę bardziej jak skarpeta, są trochę węższe i szczerze mówiąc mi osobiście się to nie podoba. Dokładnie tak samo było na przykład z Dazzling Blue, które ostatnio wychodziły i też nie za bardzo mi to siedzi. Jeżeli chodzi o jakość tych butów, no to tutaj jest akurat u mnie bardzo fajnie. Nic tutaj nie wystaje, jest ok, jeżeli chodzi o klej. Ale no wygląda to naprawdę bardzo spoko i raczej nie miałbym co narzekać, gdybym nie zobaczył zdjęć innych ludzi, no bo tam ilość kleju, różnych niedociągnięć, różnych źle przyklejonych elementów jest ogromna. Masa ludzi po prostu narzeka na to, jak są zrobione te buty i wydaje mi się, że przez to, że po prostu było ich aż tak dużo, wydaje mi się, że stok tych butów był ogromny i w momencie robienia takiej masówki, no to potem wychodzą właśnie takie kwiatki. Aktualnie ceny tych butów są w okolicy retailu 1100-1200 zł, w zależności od rozmiarów oczywiście, ale raczej wydaje mi się, że będą one gdzieś tam rosły, ze względu na to, że to jest pierwszy restock tak naprawdę i nie było żadnego wcześniej. I zazwyczaj takie buty właśnie, które nie pojawiają się zbyt często, no to potem raczej wyskakują znowu na ten swój pułap cenowy, który był wcześniej. Wiadomo, że nie będzie to aż taka kasa jak wcześniejszy ten model oczywiście, ponieważ no tam ceny były bardzo wysokie, ale wydaje mi się, że z biegiem czasu gdzieś tam sobie urosną. Drugim modelem są Azaele, które mi osobiście mega się podobają. Chciałem je bardzo mieć. Pierwszy raz, kiedy je wdropiłem, miałem w rozmiarze 38 i no, sprzedałem je. No, a teraz moja dziewczyna wydropiła 45 i 1/3, gdzie noga niestety mi nie wchodzi. Musiałem mieć 46, ale wyglądają po prostu cudownie. Nie mam tutaj co narzekać na tego buta, ponieważ wszystko jest raczej bardzo ładnie wykończone. Nie widziałem za bardzo dużo jakichś zdjęć albo opinii, żeby te buty były źle zrobione. Są to buty bardzo wygodne i osobiście, jeżeli macie teraz kasę, ja sam się zastanawiam nad tym, to wydaje mi się, że fajnie byłoby je sobie odkupić, bo cena tych butów może potem skoczyć. Jak zobaczycie, jak wyglądają cenki na StockX-ie, to ostatni miesiąc te buty spadły do 970 zł, powiedzmy, że kosztują 120 zł drożej niż tam 150. A wcześniej były w okolicach 3000 zł. I wydaje mi się, że nieprędko zobaczymy kolejny restock tych butów i wydaje mi się, że ta cena serio podskoczy też. Także podsumowując, ten Easy Day według mnie był także znowu bardzo udany. Wiadomo, że nie było jakichś reflektywów, nie było modeli, które były bardzo, bardzo limitowane i nie dało się je wcześniej kupić. Ale dostaliśmy restock bardzo starej kolorystyki, której wcześniej nie było. Dostaliśmy Azaele, czyli najpiękniejsze 700-ki V3 oprócz Kyanite, które wzbudzały bardzo duże zainteresowanie podczas pierwszego dropu. Dostaliśmy masę różnych butów, które mogliśmy kupić po prostu dla siebie, żeby w nich chodzić, jeżeli minęliśmy jakieś wcześniejsze dropy.
Obyło się raczej bez jakichś tam większych problemów. Wiem, że niektórzy mieli jakieś tam problemy na aplikacji, ale ja ze swoim starym Androidem, jeżeli udawało mi się to gdzieś tam losować i udawało mi się wchodzić na te rzeczy, no to raczej ciężko zrzucać to typowo tylko i wyłącznie na winę aplikacji, ale także czasami na brak cierpliwości niektórych osób, które po pierwszym zalogowaniu się, jeżeli coś się im nie udawało, rezygnowały, a czasami trzeba pokombinować. Także jeżeli chodzi o ten Easy Day, ja osobiście jestem zadowolony. Jest to drugi z rzędu, który w tamtym roku był jeszcze lepszy, ale ja osobiście nic nie wydropiłem i totalnie nic nie umiałem kupić na aplikacji. Ale ja oczywiście patrzę przez pryzmat wszystkich, nie przez pryzmat siebie, ponieważ teraz oczywiście jestem zadowolony, że udało mi się więcej butów kupić, ale jeżeli chodzi, tak patrząc obiektywnie na sam dzień, no to wiadomo, że był trochę gorszy niż zeszłoroczny, ale tak czy siak był to super event i mam nadzieję, że w przyszłym roku rozwiążą niektóre problemy i będzie on tak samo fajnie ograny i że będzie znowu tak dużo par butów. Także dzięki wam wielkie za oglądanie, do zobaczenia, cześć!